Już oficjalnie i jako cesaroki. Siłują się na rękę w strefie wolności w Cieszynie. Choć grupę miłośników tego siłowego sportu można spotkać przy ściance wspinaczkowej już od jakiegoś czasu, to teraz oficjalnie działają jako sekcja armwrestlingu. Trenują, mają swoje koszulki, a przede wszystkim aspiracje, by brać udział w zawodach i sięgać po medale. Klub już działa trochę dłużej, ale stwierdziliśmy, że nazwę wymyślimy i będziemy działać w Cieszynie. Czyli macie takie swoje miejsce w Cieszynie. Czy do tego klubu można się zapisać, czy właśnie są wolne miejsca? Ilu macie członków na chwilę obecną? No, jest gdzieś około 7 członków takich stałych, 2 takich dochodzących, którzy czasami przyjeżdżają. Można się zapisać, zapraszamy serdecznie. Nie ponosi żadnych kosztów nikt. Nie ma tam żadnego wpisowego, żadnych jakichś takich opłat? Nie ma wpisowego, nie ma żadnych opłat, także myślę, że fajna sprawa. No właśnie, czyli wy tutaj trenujecie, w jakie dni, kiedy tutaj, bo to rozumiem, że tu można podejść. Trenujemy raz w tygodniu. Piszemy na grupie kiedy, czy czwartek, czy piątek, bo każdy z nas pracuje i nie zawsze może. Także tak to wygląda. Czyli tak się rozkręcacie i co dalej? No bo treningi treningami, ale gdzieś tam na zawody, rozumiem, będziecie jeździć. No tak, już jeździmy. Chłopaki jeżdżą, ja jeżdżę. Ale oficjalny klub to musi być zatwierdzony na Mistrzostwach Polski przez Federację. Także. Gdzieś w kwietniu będą Mistrzostwa Polski i musimy dopełnić małych formalności. Jakieś limity wiekowe? Nie ma. Mamy mistrza świata, który posiada 80 parę lat i będzie, no i był w Malezji, zdobył Mistrzostwo Świata, także naprawdę nie ma limitów. A przede wszystkim wartość dodana, można też się tu posiłować z mistrzynią? No, mistrzyni teraz ma problemy zdrowotne, ma zapalenie stawów, więc mało się siłuje, ale można. No czyli co, jeszcze raz powiedzmy, że cesaroki już oficjalnie działają, koszulki są i jak ktoś chce, to może dołączyć, rozumiem, do Was. Tak, dokładnie. Zapraszamy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.